Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek z CSGO Skinsa zaczynamy bitewką na skrzynki 3% z AWP Dragon Lore. No mam nadzieję, że tutaj uda nam się ukąsić tą dealerkę. No moim niestety przeciwnik tej dwa noże trafia, no nie jest to jakoś mega dużo tutaj, ale no coś tam zawsze mniej wychodzi się na minus, nie? Jeżeli nawet te dwa noże uda nam się zdobyć i dragonlorka faktycznie nie poleci. No ale ten karambit, no stary, to jest 7 koła prawie, to jest kurczę bardzo ciężka sytuacja, tak? No trzeba tutaj zdobyć tą dragonlorę w tej ostatniej skrzyni, jeżeli chcemy powalczyć. No ale no niestety to przeciwnie nam się nie udało, tak? Niestety tutaj bitwa została przegrana, ale no jak oczywiście ty byś chciał sobie skina wygrać dodatkowo, jak oczywiście skonek Foxy wpłacasz, no to taki prezencik ode mnie właśnie dla takich osób jest tutaj właśnie do wygrania taki Bowie N4 i rękawiczki. 5 deszek wpłacasz z konek Roxy, no i możesz sobie każdego z tych skinów zgarnąć, rękawiczki od 30, tutaj 40 i kosa za 50. No trochę tych skinów już poszło, więc jak chcesz oczywiście, no to kodzik Proxy. Oczywiście są pełnoletnim jesteś, no jak uda ci się wygrać, no to po wpłacie taki prezencik na ekranie ci wyskakuje, no i oznacza to oczywiście, że udało ci się wygrać. A my spróbujmy tutaj, no nie tak posegregowałem skrzynki jak chciałem. Chciałem oczywiście od najdroższych, dlatego wjeżdżamy w tryb Joker i wjeżdżamy w... No może niekoniecznie 5, co trochę mnie odkleiło. No jednak ta pierwsza bitwa mocno oddziałała na mój budżet, więc trzeba teraz bardziej zachowawczo, znaczy no bardziej zachowawczo, zobacz tę bitwę, no. 2301 taka skrzynia, jeszcze to jest mocno takie niepewne, tak? No bo oczywiście na każdej item mamy taki sam procent, dzięki typowi oczywiście Joker, ale szczerze nie ma pojęcia. 7 koła kosztuje Crimson Web, no powiem tak, no. Fantastycznie, tutaj piękny talon nam spadł i mamy naprawdę już tutaj predyspozycję, żeby jakkolwiek do tego filmu wrócić, tak? Dlatego wjeżdżamy w skrzynię Gemstone, no jest to 8400 koszt takiej bitwy, więc spróbujmy. No jedna taka skrzynia 1680, więc no ja tutaj liczę, że na 5 skrzynek, no jakiś taki co najmniej bajonecik Doppler, no dla wuja tutaj spadnie. Mamy po, znaczy nie po nawajce, no tutaj ja... Dopplera, face dwójeczkę, mój przeciwnik Doppler, face jedyneczka, no ale no niestety to jest już za 2 koła co najmniej, 2600 nawet, no i strata się zaczyna niestety robić, marble fade dla nas, 1100, okej, okay. Dwie skrzynki jeszcze, no przewaga niestety mojego przeciwnika bardzo duża i no ciężko będzie, naprawdę bardzo ciężko do tego wrócić. Ostatnia skrzynia, czy ona zadecyduje, no patrz, no wybłagałem tego bajoneta, ale no niestety, no mój przeciwnik tutaj nie wiem, no zbugowana bitwa stary, jakieś 16 koła niestety tutaj w skinach udało mu się zdobyć, no piękny tutaj Doppler spadł, no wywróżyłem go, no ale te trzy Huntsmany stary zrobiły taką robotę, że no nie miałem nic do gadania, tak? Stało nam 9 koła i co naprawdę, na bardzo duży minus jesteśmy, dlatego no ja bym tutaj spróbował wjechać w skrzynkę Luxurious, no niestety nie jesteś nas na 3, ale jako już mam trochę tutaj punktów, zagranie na case battlach, no to sobie odbiorę takiego, powiedzmy, Golden Koja za 140 tysiące tokenów, sprzedajemy go sobie od razu, 5 stówek, no i tym sposobem mamy właśnie na te nasze luksuriosy, tak? No nie wiem, czy to będzie mądra decyzja, jeżeli bitwę przegramy, no to jest naprawdę mocne GG. No liczymy oczywiście na m.in. te kałachy Golda Arabeska, nie pamiętam co jeszcze jest w tej skrzyni, chyba jakiś Prince, ale nie jestem pewien, to jest chyba Prince, nie? Tak mi się wydaje. Ten skin jest taki ciemny strasznie i zawsze go jakby mylę, nie? 1200, no to nie jest to, po co my tu przyszliśmy. Otwarcie kolejne, nie no to, nie, to się nie może tak skończyć, to jest Szafir jeszcze, 5 koła. Ostatnie otwarcie, będzie tutaj jakiś banger, no. No bangera nie będzie!